Sebastiana Pierajczyk, Berserker Steam, Polska, Szczecin. Witam cię serdecznie. Cześć, siemanko w Steam. Sebastian, no widziałem, że już tutaj wszedłeś, przyglądałeś się temu, co za nami, tutaj Amfiteatr Szczeciński. No, czujesz już gdzieś klimat tego, co odchodzi? No tak, czuję. Powiem ci szczerze, tutaj biegałem z koleżką, on tu obok mieszka. Jeszcze tego nie było wybudowanego. Teraz widzę, że to jest naprawdę konkretny obiekt i pierwszy raz tu jestem, no czuję energię, jeszcze jak tu dojdą światła, ludzie, my jako zawodnicy, wiesz, już ten czas nadejdzie, to będzie mega wydarzenie, nie? No właśnie, ja tutaj rozmawiam z chłopakami, którzy będą tutaj walczyć, to każdy mówi, no ja tu przychodzę na spacery, ja tu byłem na koncercie, każdy po prostu jest takie miejsce, gdzie wszędzie ktoś miał jakąś tam delikatną styczność z tym. Ja tutaj biegałem w tym parku, kiedyś też tu byłem na spacerku. Fajny park, pierwszy raz tu jestem na tym amfiteatrze, no, też mam dobre wspomnienia. No właśnie, Sebastian, czy to ma znaczenie dla ciebie, w jakim anturażu się bijesz, w jakim anturażu walczysz, bo to jest też takie coś nowego też dla ciebie. Ja wiem. No wiadomo, im fajniejsza gala, im fajniejsza oprawa, tym jakby wyniosłość tego wydarzenia jest większa, tak, ale walka to walka, jednak nieważne z jakiej scenerii, walka to jednak walka, tak? Przeciwnik może być mocny na słabej gali, a może być słaby na... dobrze powiedziałem? Dobrze, może być słaby, rozumiem, że chodzi o to, że może być mocny na treningu, słaby na gali odwrotnie, tak? No, coś w tym sensie, nie? Wiesz, ciężka walka może być na takiej malutkiej gali, gdzieś tam, wiesz, gościu może okazać się mocny, a może być, wiesz, wielka gala. I gościu widzieć nieprzygotowany na walkę, także to sama walka jakby nie ma wpływu na samą walkę, nie? Sebastian, Galaxy Set Battles 3 po raz pierwszy tutaj. Jakbyś mógł tutaj opowiedzieć, jak wyglądały tutaj te rozmowy odnośnie twojego występu, bo jesteś lokalnym zawodnikiem szczecińskich berserkerów. No, przymierzałeś się do tej walki tutaj na Seaside, czy już podczas tej pierwszej, czy drugiej edycji, czy to wyszło w ogóle z twojej perspektywy? Sam stwierdziłeś, że fajnie byłoby zobaczyć, gdzieś zgłosiłeś się do grupy BJ Promotion, że słuchajcie, ja to jestem i chętnie zawalczę, czy to grupa wyszła do ciebie z taką propozycją? Jak to w ogóle wygląda od kulis? Szczerze to nie pamiętam, kto wyszedł z inicjatywą. No to dobre rozmowy musiały być. Nie pamiętam, no wiesz, no ja tu całe życie trenuję, no całe życie, nie wiem ile, 12 lat trenuję. Lubię w Stargardzie, w Szczecinie, cały czas uznam wszystkich zawodników. W sumie po pandemii się tak zaczęło, że poszedłem mocniej w MMA i gdzieś tam były te starty na amatorskich ligach, wygrywałem i miałem właśnie zobaczyć na gali, to było w zeszłym roku, w lipcu miałem mieć swój debiut zawodowy, no ale niestety połamałem rękę w kwietniu, rok temu połamałem rękę na głowę Graska Szczecińskiego i ten debiut się troszkę odwlekł w czasie, nie? No, tak to było. No właśnie, jak ty ocenisz samą organizację tego wydarzenia, to co się tutaj dzieje, samo podejście do zawodników, jeżeli chodzi o CCP? No fajnie, naprawdę. Czuć, że jesteśmy promowani, że coś się dzieje. Plakaty są przycisane w Szczecinie, koledzy, koleżanki wysyłają mi, a zobacz, tu jest twój plakat, wiesz, tam no fajnie, nie? Cały czas piszą o bilety, także no, mam nadzieję, że to będzie. Pełne trybuny będą, nie? No właśnie. Dużo osób pojechało z tobą na ten debiut na kontrze. Teraz no, nie muszą za daleko jechać, bo jest gdzieś tych opcji więcej. Jak powiedziałeś, tak rozmawialiśmy tutaj jeszcze na tym cage'u z twoim rywalem. Walka, można powiedzieć, przed własną publicznością. No, co to dla ciebie oznacza, jako tutaj dla zawodnika ze Szczecina? Trzeba się pokazać na pewno, nie? Tam gdzieś tam może ktoś mnie zobaczył. Tu na pewno jak się noga popinie, to będzie większy przypał. No ale się nie powinien się na pewno, dam sobie radę, tak jak mówisz, większy anturaż, może większe emocje, więcej też bliskich osób, które będą mnie wspierać, także mam nadzieję, że to wszystko się skumuluje na plus i zobaczyć naprawdę moje pełne możliwości. Nie? No właśnie, bo muszę powiedzieć, że to walka dwóch lokalnych zawodników, Juggernaut Team, twój rywal, ty Berserker Steam. Masz taki bratobójczy trochę pojedynek, można powiedzieć, tej lokalnej ojczyzny, to ma jakieś znaczenie dla ciebie, czy jak gdyby rywal był po prostu kwestią drugorzędną, ważną, można tutaj zawalczyć? No bratobójczy to by był, jakbym ja był Berserker Stargard, a on by był Berserker Szczecin, to byśmy mogli mówić o
o bratobójczym pojedynku, ale między Berserkerami a Golkiem zawsze była jakaś taka rywalizacja, wiesz. No nie i może, to, że mu źle życzysz, ale... Nie to, że mu źle życzy, wiesz, ale może on jeszcze, może on troszkę krócej trenuje niż ja, ale ja pamiętam zawsze od mało lata, zawsze ci Gultimi to byli tacy, wiesz, oni są z drugiego klubu, a to na zawodach od Gultimu, wiesz, to oni byli ten drugi taki duży klub, nie? Mhm. I to zawsze gdzieś tam była między Berserkerami a Gultimem rywalizacja taka, nie? Także no, to jest moim zdaniem ukoronowanie tej rywalizacji Gultima Berserkers. Sebastian, ta pierwsza walka zawodowa nie poszła po twojej myśli. Co się zmieniło w twojej grze? Ty bardziej rozpatrujesz to, że nie poszło mentalnie, czy po prostu w treningu było coś nie tak, co to trzeba było zmienić? Na pewno ciężko było być w kontuzji. Ciężko było przepracować dużo elementów po prostu z tej kontuzji właśnie, wiesz, debiut zawodowy, chęć pokazania się, troszkę stresu. Też moje ambicje może, wiesz, ja taki jestem, że chcę od razu wyjechać chłopa, a tu się troszkę wystrzelałem za szybko, wiesz, nie dojechał, jakoś nie poddał mnie, nie zniekoltował. Ja go nie poddałem, przez to sobie pluję w brodę, szkoda, że nie poszło. Słuchaj, no pierwszą walkę w Jiu-Jitsu przegrałem, pierwszą wątrostkę przegrałem, no pierwszą zawodną też przegrałem, później w każdej karierze mi szło, także też jest to samo, nie? Wiecie, tak samo Sebastian, właśnie. Widzisz, te przygotowania to jest. Stawiasz na to, co było dotychczas, co się sprawdzało w twojej karierze? Czy coś nowego tutaj zamierzasz wprowadzić? Coś tutaj jest jakaś innowacja w tym treningu? No taki wyjazd do klubu, jak to jest w tej wygląda? Jaki wyjazd do klubu? Wyjazd do innego klubu, gdzieś coś takiego planujesz, czy raczej tutaj zostajesz w twojej stronie? Tak mówisz, no, ręce rozbijasz na głowie Gracjana Szedzińskiego, no to chyba. Trudno sobie wyobrazić lepszego sparingu partnera i taką osobę, która może sprawdzić twoją szczękę i twoją wytrzymałość bokserską, te umiejętności bokserskie, jeżeli chodzi o te kategorie lekkie. Gdzieś jak ciebie się szykuje coś tego, czy stawiam na to, co dotychczas się sprawdzało? No właśnie dzisiaj miał być wyjazd do Berlina, chciałem pojechać tam do Spitfire. Kiedyś mieszkałem troszkę w Berlinie, troszkę pracowałem, to tam właśnie trenowałem. Chciałem tam jechać na majówkę na 2-3 dni. Jednak ten wywiad do society, ten wyjazd można przełożyć, myślę, na za tydzień, a wywiady promocji jednak też jest skazana. Zmienię trochę w przygotowaniach. Tak jak mówię, porażka daje więcej do myślenia niż wygrana. Zmieniłem trochę w przygotowaniach. Już widzę, że forma jest fajna. Teraz troszkę chory byłem. Także. Wracam do zdrowia i ciśnę dalej, nie? Ciśniemy dalej. Ja widziałem tutaj ten face to face między chłopakami. Państwo też będą mogli zobaczyć tutaj na tym naszym cage'u. Są iskry, jest, ale takie pozytywne iskry sportowe. No, nie było tutaj jakichś takich, bym powiedział, wybryków pozasportowych. Chociaż panowie, jak to mówi Tomek Romanowski, pewnie narozrabiają w klatce. Coś tam nałogujemy, nie? Sebastian, jeżeli chciałbyś się zwrócić do swoich kibiców, przyjaciół, do tych, którymi trenujesz, oddaję ci głos, chciałbym zachęcić tego, by nawet tę walkę przyszli tutaj w te piękne okoliczności natury. Proszę. Dzięki wszystkim chłopakom, z którymi trenuję. Słuchajcie, wjeżdżajcie tutaj do mnie na walkę, kibicujcie mi. Ja obiecuję, że będzie jechana ostra, także zapraszam, nie? No, to tyle. Będą decydowały pięści, będą decydowały nogi. I parter, i zapasy, wszystko może się w tej walce wydarzyć. Karkocha kontra Napierajczyk. Oglądajcie z nami. Do zobaczenia. Dzięki Sebastian. Dzięki.